Pan generał przygotował dla was bardzo fajny konkurs. Link w opisie. Cześć, z tej strony PewDieNinja i witam was w kolejnym odcinku z paczek od widzów. Dzisiejsza paczka jest od Mihax Junior, a więc otwórzmy sobie ją. Okej, paczuszka już jest otwarta, więc teraz sobie po prostu zdejmiemy tą górną część pudełka i zaraz okaże się, co tu w środeczku mamy, chociaż już widać zawartość. Na samej górze, jak widzieliście, była folia bąbelkowa zabezpieczająca całą zawartość paczuszki, ale ją sobie odłożymy. Mamy tutaj, a nie, myślę, że to są woreczki wypełniające przestrzeń, a jednak coś tam w środku tych woreczków jest. Dobra, więc odpakujmy sobie to, co znajduje się w środku tego woreczka. A są to tutaj jakieś elementy minifigurki Lego. Mamy tutaj trzy takie świąteczne czekoladki, jeżeli się nie mylę. Więc bardzo ci za nie dziękuję, bo ja czekoladki lubię. Chociaż żelki i tak są lepsze. Ale oczywiście świetne czekoladeczki, więc bardzo ci dziękuję. Mamy kapelusik. Kapelusik, który nosił sam legendarny, świetny, epicki i najlepszy... Złapał ostrość. Mistrz Wu. Nie złapię, o już lepiej. O, świetnie. Mamy również prawie całego Zeina. Duszka z sezonu 5, który swoją drogą jest kozacki. Takiego z Chimy, zioma. Z pistoletem, wow, niebezpieczny jesteś. I trochę kola. Kolejną rzeczą są naklejeczki z Lego City. Brakuje dwóch, ale myślę, że na to uwagi nie będziemy zwracać, bo naklejeczki są naprawdę fajne. Więc dzięki. Saszetka z LEGO Mini Features, seria 17, wow, jest ona nieodpakowana, nowiutka saszetka, ja jej nie będę otwierał teraz na odcinku, a jeżeli chcecie się dowiedzieć, co znalazłem w środku, teraz jak skończycie oglądać, to wbijajcie na relacje na YouTubie tutaj i tam pokażę wam, co miałem w środku. Dino, okej, zobaczymy, co to jest. O, no tak, dinozaur, jest to z Jurassic World, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to był to Indominus Rex, jednakże brakuje nam elementu spajającego jego główkę, ale to ja sobie sam taki element dodam, no i świetnie, będziemy mieli dinozaura, więc dzięki wielkie, bo taki dinozaur jest naprawdę kozacki. Kolejna rzecz to jest atak. Jak można było się domyślić, ale jestem zbyt głupi, żeby się domyślić, to będziemy mieli tu bronię i tak, mamy te bronie. Super bronie, dzięki. My lecimy dalej i mamy coś takiego. Wow! Pudełko po minifigurce. Dobra. Tu mamy pytajnik. I ten pytajnik jest ciężki, więc wydaje mi się, że tam będą mi tak klocki, jakieś minifigurki. Czy coś w tym stylu. Wow, a dobra, jednak się myliłem. A minifigurka jest, więc nie możecie mi zarzucić, że w jakiejś części chociaż nie miałem racji. Bo jest to spinner. Wow, ho, ho. Super się to prezentuje. Spinnerek jest oryginalny. Ale minifigureczka wydaje mi się, że chyba nie. W każdym razie dziękuję ci, bo, no, bo jest spoko i spinnerek zawsze się sprzyda. Ojejku, jaka ta paczka jest duża. Sorki za złą płytkę. Jaką złą płytkę? O cóż tu chodzi? O nie. Co tu jest? Aha. Jay, nie ma głowy Jaya. Jay, głowę masz? Jay, tam tardam! I to się nazywa kozak minifigureczka. Wow, za to ci bardzo dziękuję. Nieważne, że zła płytka, na to nie zwracajmy uwagi, ale za minifigureczkę no naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Kolejny pytajnik, coś dużo pytajników, chyba jakiś byłeś tutaj nie do końca przekonany, co tam wkładasz. Pan policjant. No, fajna figurka. Limited edition! Okej, zobaczymy, co tu się znajduje w tej limitowanej edycji. A taki miły pan. Wszyscy mówili, że jeżeli będzie się to nosiło, kiedy to było popularne, to można dostać raka. To wiecie co? Ja zawsze chciałem mieć zwierzątko domowe. Kolejne tajemne coś w tajemnym worku, jak jakieś zwłoki. I to coś jest takim... Co to jest? O nie. O nie. O nie, co to jest? Co to jest? Jak myślicie, co to jest? Oj. Słyszeliście to? LOL, to wydaje... To jest safe!
Ej, to jest safe, on wydaje dźwięki, jak się próbuje to otworzyć. Ale jak to otworzyć? Aha, a tu jest bateria w środku. Czyli nic się do tego sejfu nie dołożyć. No chyba nic, ale świetne to jest. Kolejna limitowana edycja, ja cię kręcę, ile tu jest tych wszystkich rzeczy, ojejku. Tarcza pana kapitana Ameryki. Tu mamy tą ulotkę taką do Legolandu, bilet niby, czy kupon, no tu takich mamy już tryliard, miliard. Okej, teraz coś, co jest zawinięte w folię bąbelkową i to dość soli jedynie. Ale w środku nie ma nic. To była tylko folia bąbelkowa, żeby miejsce wypełnić. No i cóż. Karta Lloyda, stara. Wow, kozacki fanart. Uwaga, czyżby to był list? Tak jest. Siemka, Pudi, mam nadzieję, że paczka jest fajna. Jak się nazywam, to wiesz, jestem Michax Junior. Ocenka na 100, wow! Pierwszy raz tak mocno wyjeżdżamy poza skalę. Tu widzę jeszcze jakiś papierek. Wszystkie najlepsze żywioły. Żywioł Pudi Ninja, o. A, i to jest najlepszy żywioł, okej. Okay. Badum, css. Chrupki, to można jeść? Chyba nie. Zawsze mnie ciekawiło, bo nigdy nie miałem dostępu do takich pianek. I teraz właśnie sprawdziłem, czy to się da jeść, ale nie, to jest niedobre. Le. W sumie to smaku nie ma prawie, ale no jednak jakiś ma. No i ostatnią rzeczą, którą udało mi się wygrzebać, to jest jeszcze jedna czekoladka, więc łącznie trzy. Zrobimy sobie teraz szybkie podsumowanie i cóż... Chrupki. No to lecimy z podsumowaniem. A jeszcze ocena. Moja ocena... Nie jestem tak leniwy, że nie chcę mi się stawać pod długopis z tego miejsca, ale w każdym razie moja ocenka to będzie... Powiedzmy, że takie... 99,5 na 100. Nie pytaj, gdzie to pół punkta. Bo nie wiem. No ale żeby nie było, żeby Michax nie był obrażony, to wezmę ten list, wezmę mój czarny flamaster, pisak, mazak, jak to woli, i napiszę tutaj właśnie tą liczbę punktów za tą piękną paczuszkę. No, mam nadzieję, że nie będziesz teraz już na mnie zły. Lećmy teraz już do podsumowania. Okej, podsumowując... Od Michax Junior dostaliśmy mnóstwo ciekawych klocków, w tym figurki, akcesoria i inne różne rzeczy. Saszetkę Lego Minifigures. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaką figurkę tam trafiłem, to wbijajcie teraz na relację na kanale. Już powinna być. Fanart. List. Naklejki. Kartę z Lloydem. Słodycze. Chrupki. Kupon do Legolandu i chyba tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, to macie tutaj na pewno jakieś zdjęcia. Dziękuję ci bardzo, ale to bardzo za tę paczuchę, bo była naprawdę kozacka. No, a wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, narka. Przypominam jeszcze o konkursie na kanale Pan Generał, w którym do wygrania jest naprawdę fajna nagroda, bo jest to dowolna gra na Steamie do 50 zł, więc myślę, że całkiem fajnie, a zasady są naprawdę bardzo proste, więc wbijajcie w link podany w opisie, czy też w przypiętym komentarzu i bierzcie udział w jego konkursie, bo warto, myślę, że naprawdę warto. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, narka. Tak, wiem, żegnam się drugi raz. No ale cóż.